Proszę Państwa, i temat naszego spotkania, ja i 40 małych rozbójników, czyli tradycja i współczesność wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. I zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, dlatego teraz zapraszam studentów pedagogiki i zapraszam do zabawy, również i Państwa. Dziękuję bardzo. Witamy serdecznie. Dobra, to są moje pomocnice, a my teraz wszyscy zamienimy się rolami trochę. Ja będę Panią nauczycielką, a Wy będziecie moimi dziećmi też tutaj, Panie. Mam nadzieję. Słuchajcie, tak jak już Pani Magister wspomniała, zabawa jest jedną z podstawowych form działalności dziecka, więc teraz pobawimy się troszkę, dlatego że wbrew pozorom nie każdy potrafi się bawić. Czasami nauczycielom wychowania przedszkolnego zarzucane jest to, że jesteśmy zbyt dziecinni, zdzieciniali, a to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba nauczyć się tak naprawdę zabawy i czerpać z tego wiele przyjemności. Dobrze, już tyle, nie będę gadać. Słuchajcie, przygotowałyśmy dla Was trzy zabawy. Ja może wymienię po kolei. Będzie to orzeszek, samolot i rosyjski samolot, ale... A, no to nie, rosyjska ruletka to na kiedy indziej. Słuchajcie, czy są coś chętni, którzy by chcieli tutaj razem z nami pokazać się i spróbować swoich sił? Chodźcie, chłopcy. Czy tak wszyscy rączki do góry. I teraz, słuchajcie, rozgniatamy orzeszki w taki sposób. I słuchajcie, będziemy... Dobra. I teraz leciutko, kochane dzieci, leciutko o kolana naszego współlokatora. Tak. Jak nam będzie wygodniej? Niech to będzie w prawo. Sobie tego kolegę. Ja nie będę się kłamał. Zachęcać Państwa do udziału w nich, czyli namawiać do udziału w nich porach. Też przecież każdy mieszkaniec, ale czynne prawo wyborcze mam tak, tylko muszę być, mieć tu miejsce stałego zamieszkania. Czyli muszę być mieszkańcem. I to jest problem taki, że stałym mieszkańcem może być osoba, która mieszka od 20 lat, dziada i pradziada. Ale też stałym mieszkańcom rozumieją przepisy. Czy według Pana, dlaczego jest taka niska frekwencja na wyborach samorządowych? Czy na wyborach samorządowych akurat jest jedna z najwyższych, jeśli chodzi o inne wybory. Porównywalna jest do wyborów prezydenta Rzeczypospolitej. Więc można by powiedzieć, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wyborca czuje wagę swojego głosu. Przy wyborach prezydenta wybieramy głowę państwa. Natomiast w wyborach samorządowych, no to ja wybieram swojego radnego, który powinien bronić moich interesów, czy przedstawiać moje racje na sesji. Znaczy tak, ale w wielu mediach właśnie się mówi, że Polacy rzadko chodzą głosować. To prawda. W niektórych jednostkach mamy bardzo niską frekwencję, w niektórych bardzo wysoką. Generalnie na terenach wiejskich, no jednak frekwencja jest wyższa. Można by to chyba tłumaczyć tym, co jest to bardziej dla socjologa jest zajęcie, że tam te osoby się czują jakby mocniej związane z tym, że no, wybieram władzę. A więc to przeświadczenie jednak, że akt wyborczy jest aktem bardzo ważnym. Nawet z punktu widzenia państwa. Czyli utożsamiają się tą swoją postawą obywatelską. No jednak nie wypada, żebym nie poszedł. W innych miejscowościach szuka się różnych wymówek. Nie, bo nie chodzę na wybory, bo akurat pracuję, bo wyjeżdżam, to nie jest przeszkoda. Czasami takie zwykłe trochę nasze lenistwo, ale też i być może, i to z dużym prawdopodobieństwem można to powiedzieć, że jesteśmy. Nie bardzo wiemy tak naprawdę, kogo wybieramy. A czy tak w kilku słowach, czym mógłby Pan zachęcić, znaczy jakimi słowami mógłby Pan zachęcić młodych Polaków do pójścia do wyborów? No właśnie, chyba tylko takim, że no, zastanówmy się. Jeżeli nie my wybierzemy, to ktoś za nas wybierze.